jeżeli Komisja Europejska w niewłaściwy sposób rozumie tak zwaną zasadę kompetencji przyznanych w artykule 5 Traktatu o Unii Europejskiej, to jest to oczywiście problem, także problem dla Komisji Europejskiej. Sądzę, że coraz więcej państw członkowskich Unii Europejskiej dostrzega to, że gdzieś przecież musi być granica kompetencji, o czym może decydować Unia Europejska, a o czym państwo polskie. Jego Państwowej Straży Pożarnej, pana Bogdana Jędrocha. A więc tyle mogę skomentować, jeżeli Komisja Europejska dalej brnie w kierunku braku zrozumienia rozdziału kompetencji między państwa członkowskie a instytucje centralne, instytucje w Brukseli. To znaczy, że trend rozwijania centralizmu demokratycznego, że tak powiem, centralizmu biurokratycznego z Brukseli niestety postępuje, ale jemu trzeba gdzieś postawić tamę. Kolejny punkt wizyty pana premiera. Tutaj tak naprawdę toczy się gra, nie o Izbę Dyscyplinarną, co dzisiaj wyraźnie widzimy. Komisja Europejska uruchamia kolejną procedurę wobec Polski nie w związku z reformą polskiego sądownictwa, sądów powszechnych i Sądu Najwyższego. W tej chwili już chodzi o kwestionowanie prymatu polskiej konstytucji. Po prostu nie spodobał się urzędasom Brukseli wyrok polskiego niezależnego, niezawisłego Trybunału Konstytucyjnego. Dziękuję Państwu za udział w konferencji. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego czy pseudo-trybunału jest tak naprawdę wypowiadaniem przez Polskę posłuszeństwa traktatów. To jest naruszenie procedury traktatowej, mówienie, że Polska stawia się poza traktatami. A to jest w sposób samoistny wykluczanie się tak naprawdę ze wspólnoty państw europejskich. To jest krok do polexitu.